a Rafał Król, expeditions.pl. Dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o paskach Fix Plus. Niby nic, niby coś bardzo prostego, niby coś, co nam się nie może przydać. Tymczasem okazuje się, że są to paski, które są w wielu kolorach, w kilku rozmiarach. One są wykonane z TPU, czyli z termoplastycznego poliuretanu. I mają klamerkę z aluminium. Jak to wygląda? W rzeczywistości pokazuję tutaj Fix Plus. Proszę bardzo. Mają oczka. Do czego służy ta taśma? Ona służy do mocowania wszystkiego. Można ją obsługiwać jedną ręką. Można to wszystko robić w rękawiczkach. Chodzi o to magiczne zamknięcie, bo pasek, klamerka jest lekko wykrzywiona. Jak to działa? To działa tak, że kiedy chcemy coś zamknąć, to im bardziej zaciskamy, przepraszam, nie wyszło, im bardziej zaciskamy, tym bardziej ta część zostaje zamknięta. Właśnie tak. I to jest ten magiczny patent. Można tym spinać narty, bagaże, sprzęt turystyczny, można to wykorzystać na dachu samochodu. I im mocniej to dociskamy, tym mocniej nam się zamyka. Na przykład tutaj widać dobrze, jak są zamknięte ten stat. Jeżeli chcę trochę go poluzować, naciągam i popuszczam. Proszę bardzo, to się daje zrobić, ale kiedy chcę zamknąć, samo wskakuje. Idealne, genialne rozwiązanie, na które zawsze możemy liczyć. Paski są bardzo mocne i niezwykle lekkie. Niezwykle mocny poliuretan, który działa w szerokim zakresie temperatur. Fajne jest to do spinania nart różnej szerokości, ale również mocowania różnych innych bagaży. Fix Plusy są sprzedawane parami w różnych kolorach. To jest coś, co koniecznie trzeba mieć. Jeżeli jesteśmy turystą, jeżeli wędrujemy z plecakiem, jeżeli potrzebujemy montować coś na dachu, jakiś bagaż na dachu naszego samochodu, albo jeździmy rowerem, gdzie potrzebujemy coś przytroczyć. Proste, niemieckie, niezwykle dobrze wymyślone, a link do polskiego dystrybutora znajdziecie w opisie tego filmiku. To jest pasek, z którego korzystam od 5 lat. Nic się z nim nie dzieje. Serdecznie Wam polecam. Rafał Król, expeditions.pl.